na pewno z pewnych aspektów możemy być zadowoleni. Nastąpiło przełamanie, jeżeli chodzi o strzelanie bramek. Sporo sytuacji stworzyliśmy, część z nich wykorzystaliśmy. Jedno z założeń, żeby zagrać na zero, nie wyszło. Szkoda, bo po naszej prostej stracie zawodnik, przeciwnik strzelił bramkę. Ale tak jak już wcześniej też wspominałem, dziś też i dodatkowo zawodnicy wykonywali ciężką pracę i wczoraj i przedwczoraj, więc te obciążenia się nakładają, więc nieźle to wyglądało, jeżeli chodzi o ich mobilność. Ale kilka mankamentów było, które na pewno sobie przetrenujemy na przyszłości na treningach. No tu naprawdę Sebastian się pokazał z dobrej strony, jeszcze wcześniej nie widzieliśmy, że umie tak uderzyć. Na pewno będzie musiał tu udowadniać, że umie, jeszcze kilku innych wykonawców, więc na pewno tutaj jak będziemy na obozie w Mariampolu, to sobie wytypujemy strzelców, którzy będą uderzać rzuty wolne. No, na pewno pokazał, że jest jednym z głównych pretendentów. No, na pewno pokazali się z dobrej strony i nie sprowadzalibyśmy ich, nie podpisywaliśmy umowy, gdyby nie mieli szansy na grę w pierwszym składzie. No, na pewno to są zawodnicy dobrze wyszkoleni technicznie, ruchliwi, lubiący kombinacyjną grę, którą dzisiaj pokazali. Wiadomo, że jeszcze trochę takich nawyków defensywnych trzeba u nich wykształcić, ale no, nieźle to wygląda z ich strony. Mam nadzieję, że to podtrzymają i na pewno mają dużą szansę na grę w pierwszym składzie, ale muszą sobie to wywalczyć tutaj podczas sparingów. Są możliwe jeszcze jakieś transfery, czekamy na pewne tematy, może ktoś przyjedzie jeszcze na testy. No, na pewno jeszcze nie jest tak, że już zamykamy kadrę, ale też nie jest tak, że już jakieś będą większa ilość, po prostu mniej więcej ta kadra jaka jest, ale na pewno jeszcze jest szansa, żeby jednego, dwóch zawodników sprowadzić. No jutro taki dzień regeneracyjny przyda się chłopakom, bo naprawdę w tym tygodniu już wykonali naprawdę bardzo dużo, dużo pracy. Więc tak, żeby w piątek też jeszcze taki, można powiedzieć, podwójną sesję treningową przejść na siłowni i na boisku i pojedziemy do Kowna grać z Żalgirisem Kowno. Myślę, że ciężko będzie, choć jesteśmy optymistami oczywiście, ale ciężko będzie o taki wynik z Żalgirisem, który no, jest na pewno mocniejszą drużyną. Tu jeszcze trener Donatas zna bardzo dobrze ten rynek litewski, mówi, że się powzmacniał mocno. Więc tutaj też obserwowaliśmy ich. Byli w Polsce na obozie, więc już są po obozie, więc też są na troszkę innym etapie, więc liczymy się z tym, że będzie to ciężki sparring partner. Na pewno cieszy wygrana. Graliśmy dobrze w piłkę od początku. Dopiero zaczęliśmy strzelać pod koniec pierwszej połowy. Szkoda, że straciliśmy bramkę, ale ważne zwycięstwo.